na pytanie prawne zadane na poprzednim terminie. Proszę bardzo, jakie jest Pana stanowisko? Cofa ponowny wniosek o przesłuchanie świadków. Dziękuję, proszę spocząć. Proszę bardzo. Ja podtrzymuję stanowisko w sprawie wyrażone pisma, jakie na poprzednim terminie rozpraw, może oddalenie odwołania, stanowienie koszty Wysoki Sądzie. Chciałabym z powodu materiału drogowego poprosić o włączenie w koszty tego materiału. To jest w Wysokim Sądzie interpretacja Ministerstwa Środowiska w zakresie statutu koła łowieckiego. Pozwolił sobie uczestnik na zaznaczenie fragmentu dotyczącego podpis przedkłada. Chodzi o opłatę, tak, chodzi o pojęcie opłat. Kserokopię pisma dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska datowano na 4 marca 2014 roku. I na jaką okoliczność Pani by chciała złożyć? Proszę, proszę. To jest Wysoki Sądzie na okoliczność interpretowania norm statutowych i przede wszystkim pojęcia cechującą opłaty na rzecz koła i jak należy je tutaj oczywiście w zdaniu ministerstwa je traktować, interpretować. Dotyczy paragrafu 53 punktu 8 statutu i na tą godzinę w sekcji przedkładam. W istocie fragment zaznaczony w tej interpretacji, tej informacji jest dotyczy właśnie też i ma rzeczonej sprawy. Dopiszemy jeszcze odpis, doręczyła odwołująca. Jest Pan doktor Haus, etyczny jako lekarz. To jaki etyczny lekarz do inwalidy, żeby tak mnie dusić? No, nie wiem, jaka etyka lekarska? Przecież to etyka lekarska. Pana, to jest sprawa, która dotyczy odwołań od uchwał koła łowieckiego, nie zaś. Nie, no tylko, że ja, lekarz, że sądu, tak? Tylko, że ja mówię o etyce myśliwskiej i o lekarskiej. Zamykam rozprawę. Gminy odwoławczy w składzie przewodniczący sędzia Sądu Okręgowego Jacek Parczewski, sprawozdawca, sędziowie Sądu Okręgowego Dorota Ciejek, Krystyna Skiepko, protokolant pracownik sądowy Izabela Warzyńska. Po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2018 roku w Olsztynie na rozprawie sprawy z odwołania Krzysztofa Wrona od uchwał Zarządu Wojskowego Koła Łowieckiego Daniel Bartoszyca i Walnego Zgromadzenia Członków Wojskowego Koła Łowieckiego Daniel Bartoszyca przy uczestnictwie Wojskowego Koła Łowieckiego Daniel Bartoszyca. W punkcie pierwszym uchyla uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków Wojskowego Koła Łowieckiego Daniel Bartoszyca nr 15/05/17 z dnia 6 maja 2017 roku oraz poprzedzającą ją uchwałę Zarządu Wojskowego Koła Łowieckiego Daniel Bartoszyca nr 03/02/17 z dnia 20 lutego 2017 roku. W punkcie drugim zasądza od uczestnika na rzecz obowiązującego kwotę 200 zł, które z roku kosztów postępowania odwoławczego. Proszę usiąść na podane motywy rozstrzygnięcia. Jak zapewne Państwo zauważyli, w postanowieniu z 23 lutego bieżącego roku Sąd Najwyższy co prawda odmówił podjęcia uchwały na zadane pytanie prawne w trybie artykułu 390 KPC. Jednakże w uzasadnieniu swojego stanowiska zawarł taki pogląd, iż jeżeli sąd uzna, iż kolizja postanowień statutu, które zostały wskazane w pytaniu prawnym, jest rzeczywista, w związku z tym w sytuacji, w której znalazł się zainteresowany i pozwala na alternatywne zastosowanie dwóch różnych regulacji statutowych, to należy zastosować tę, która daje mu większe gwarancje ochrony jego praw, to jest praw korporacyjnych. Pan przystąpił do Wojskowego Koła Łowieckiego Daniel, jest jego członkiem i w związku z czym powinien poddać się zarówno szeregowi obowiązków, które zostały nałożone na niego nie tylko przepisami Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, ale również uchwał organów koła łowieckiego. Jednakże za niestosowanie się do niektórych z tych postanowień, które taka organizacja, jaką jest koło łowieckie, uchwala, ze statutu wynikają różne konsekwencje. I w ocenie Sądu Okręgowego Statut Polskiego Związku Łowieckiego jest w zakresie tychże kwestii związanych z niewykonywaniem obowiązków w postaci zalegania z zapłatą innych opłat uchwalonych przez walne zgromadzenie. Postanowienia te są nie do końca ze sobą spójne,
A mianowicie z paragrafu 43 ustęp 2 statutu wynika, że zarząd koła może skreślić członka z listy członków, jeżeli zalega on z zapłatą składek członkowskich lub innych opłat uchwalonych przez walne zgromadzenie. Z paragrafu 44 przepraszam, ustęp 1 punkt 1 statutu wynika, że wykluczenie członka z koła może nastąpić w przypadku m.in. nieprzestrzegania prawa łowieckiego, statutu bądź uporczywego uchylenia się od wykonania obowiązków nałożonych przez uprawnione organy koła. Jak wskazano, wydaje się dość precyzyjnie w uzasadnieniu pytania prawnego, które zostało zadane w niniejszej sprawie Sądowi Najwyższemu, w orzecznictwie sądów powszechnych pojawiła się rozbieżność w zakresie orzekania, czy podstawą, czy w sytuacji, kiedy dana osoba nie wykonuje obowiązków w postaci prac gospodarczych na rzecz koła, tudzież nie uiszcza ekwiwalentu za odstąpienie od uiszczenia takich opłat, dopuszczalna jest taka procedura, w której skreśla takiego członka z koła łowieckiego zarząd z listy członków, czy też dokonuje tego walne zgromadzenie w postaci wykluczenia. Powołane w uzasadnieniu pytania prawnego, jak również przedstawione przez strony orzeczenia sądów białostockich i olsztyńskiego, wskazywałyby na to, że nieuiszczenie takich opłat, z którymi mamy do czynienia w mniejszej sprawie, nie może być podstawą skreślenia pana z listy członków koła łowieckiego, a może być podstawą jedynie wykluczenia przez walne zgromadzenie. Co jest w tej sprawie istotne? Otóż jak już przed chwilą wspomniano, kiedy dojdziemy do przekonania, że możemy zastosować obie sankcje, czyli sankcje skreślenia za nieuiszczenie tych opłat, czy też sankcje wykluczenia, to jak już wspomniano, należy stosować tę z nich, która daje większą gwarancję ochrony praw korporacyjnych członka koła łowieckiego. Niewątpliwym jest, że za nieuiszczenie innych opłat skreśla zarząd. Za niedopełnienie innych obowiązków nałożonych przez organy koła wykluczyć może walne zgromadzenie. Co wyjątkowo istotne, od decyzji zarządu przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia. Natomiast jak wynika z paragrafu 171 ustęp 2 punkt 2 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, odwołanie przysługuje od uchwałowanego zgromadzenia koła do zarządu okręgowego. Poza tym trzeba wskazać, że zarząd koła łowieckiego jest organem o mniejszej liczbie osób uprawnionych do podejmowania decyzji w imieniu takiego koła, natomiast walne zgromadzenie, jak wynika z paragrafu 52 ustęp 1 statutu, tworzą członkowie koła. Czyli generalnie trzeba przyjąć taką zasadę, że stwierdziwszy, iż uchybienie przez pana uiszczenia opłaty w kwocie bodajże to było 1000 zł za rok gospodarczy, mogłoby powodować, nawet gdyby tak przyjąć, że mogłoby powodować podjęcie czynności zmierzających do usunięcia pana z członkostwa w kole łowieckim, to większą gwarancję ochrony pana praw daje wykluczenie przez walne zgromadzenie, nie zaś skreślenie przez zarząd z tych przyczyn, o których przed chwilą była mowa. Te wszystkie okoliczności powodują, że nie rozstrzygając w chwili obecnej, nie przesądzając o tym, czy w ogóle takie opłaty mogą być nakładane na członków koła, te uchwały i tak podlegały uchyleniu, gdyż zostały podjęte nie przez organy, które były do tego uprawnione. W tym sensie, że stwierdziwszy kolizję w przepisach statutu, która dawała możliwość zastosowania dwóch trybów, nie zastosowano tego, który był dla pana korzystniejszy, czyli wykluczenia, a nie skreślenia z członkostwa w kole łowieckim. Te wszystkie okoliczności powodują, że odwołanie zostało uwzględnione w całości
Natomiast fakt, iż uiszczona została opłata tego odwołania w wysokości 200 zł, powoduje orzeczenie, jak w punkcie drugim wyroku Sądu Okręgowego, czyli zasądzenie tej kwoty od Wojskowego Koła Łowickiego na podstawie artykułu 98, paragraf 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Orzeczenie w tej sprawie jest prawomocne, nie przysługuje od niego skarga kasacyjna. Pana pouczam, że gdyby chciał Pan uzyskać uzasadnienie tego orzeczenia, nie jest ono sporządzane z urzędu, lecz jedynie na wniosek. Taki wniosek należy złożyć na piśmie w terminie 7 dni liczonym od jutra do Sądu Okręgowego do sygnatury akt sprawy, w której zapadło dzisiejsze orzeczenie. Dziękuję za wszystko. Dziękuję.